Szkoły Jazzowej w Katowicach, w dwóch fakultetach, z gitary basowej i kontrabasu, także też wielkie brawo. A teraz, szanowni Państwo, blok, które będą uczestniczyły również panie i będą się wypowiadały również na bardzo poważne tematy. I zaczyna oczywiście pani Kinga Olewicz, której nie ma, ale za którą przedtem mężczyzna Jakub Kosiniak. O proroku, proszę Państwa, proszę posłuchać. Prorok jest łzą Boga opadającą z deszczem na powłokę ziemi. Ręce ma białe, a w nich trzyma hiacynty. Mówi głosem zmienionym przez wiatr, głosząc dziwne prawdy, bliskie baśni. Zawieszony między przypuszczeniem a niewiadomą, nie może zbliżyć się do ludzi, którzy depczą nowe pędy kwiatów i kamieniują każdą różę za odmienność. Cóż, że mówi głosem aniołów, może być tańczącym derwiszem lub ślepym piewcą dawnych dziejów i tak go skażą na przybicie gwoździami do drzewa. Ono też trwało w nieswoim świecie. Michał Piętniewicz teraz przeczyta wiersz pod tytułem Elegia o złudności istnienia, ale też o prawdziwości i niepowtarzalności istnienia. O tym, że właśnie istnienie najpierw należy dostrzec, a potem z rozmysłem wykorzystać. Michał Piętniewicz. Elegia. Zatem czemu władam całym wszechświatem? Czy tak miało się stać? Moja czarna i nicość, depresja jak lina. Czy zjeżdżać miały w dół i ciągnąć mnie ze sobą? I czy też musiałem krzywić siebie, by ocalić ludzi prostych, jak drzewa przed westchnieniem? Wszechświat na chwilę przysiada jak ptak na filiżance. Czarna wrona trzyma w dziobie biało-czerwone ciało. Przecież to nieprawda, że nie istnieję. Ode mnie jedynie zależą losy i miłość, jak patyk na drodze. Kolejny pan, poeta, Bogusław Żurakowski, opowie nam, co się dzieje, gdy odwiedza go pewna sąsiadka. Nie jest to piękny, wesoły wiersz. Znaczy piękny jest, ale niezbyt wesoły. Wieczorem odwiedza nas stara sąsiadka. O swym światełku cicho opowiada. Czeka, lecz nie wie na kogo. Ktoś obiecał przyjść tamtego roku. Zamiast słów szept słyszę, z chmur lecą zeszłoroczne liście. Przez ścianę przenikają sny i cienie. Ciało nie chce być posłuszne ziemi. A kiedy ujrzeć nic już nie można, a okno palcem parzy, ona ostrożnie odchodzi, nie wiadomo jak. Dobra, wszyscy zapamiętamy dzięki tej pomyłce nazwisko Elżbiety i Elżbieta przeczyta wiersz pod tytułem Drzewo o śmierci drzewa figowego, może o czymś więcej. Tak, smutno to smutno, proszę Państwa. Drzewo.
Zasadziłam drzewo figowe na ziemi Jeruzalem. Ile krwi z ziemi wyssały korzenie, ile potu wchłonęły owoce. Ślina wypłynęła spod spękanej kory. Zasadziłam drzewo figowe na ziemi Jeruzalem. Rozkrzyżowało konary, umarło. I teraz, proszę Państwa, kolejna kobieta, poetka, jak już jedna jest w tym otoczeniu, druga, Krystyna Wrońska, bardzo prosimy, z wierszem Ogród Żałobnicy. No jak na smutno, to już nie będzie smutno. Do tej pory nie narzekam. Jeszcze niedawno owocowe zapowiedzi ogłaszał, a dzisiaj nakarmiony słoną rozą zbuntował się. Obwieszcza niedorodzaj tlenu i azotu, zatratę kolorów i aborcję powszechną wśród liści. Zrobi to. Przecież widać, że i owe obłoki ranne już w strzępach i podeptane stokrocie nie próbują pleców prostować. Nic się nie da poradzić, skoro łzy płyną i płyną. Elżbieta Zachęter-Zbławińska, której nie ma, będzie dzisiaj zaprezentowana przez Kubę Kosiniaka. Wiersz pod tytułem Żale wylewane. To jest taki tytuł okolicznościowy. Wiersz de facto nie ma tytułu. Mówisz, mieszkamy w złudzeniach, bez których nie można żyć. Rozglądam się po swoim mieszkaniu. Wydaje się bezpieczne. Ma szczelne ściany. Żadna prawda nie ma tu wstępu. A gdy się wyprowadzę, będzie już wszystko jedno. I szanowni Państwo, ten blok wierszy kończy mężczyzna. Jak Państwo widzą, Michał Zabłocki, który wygłosi swoje życiowe kredo wierszem. Nie widuje się, bo nie warto. Nie rozmawia, bo nie ma o czym. Nie bywa, bo mnie nie zapraszają. Nie zapraszam, bo szkoda czasu. Siedzę sobie sam i mam żal. Do Boga, do świata, do ludzi. Że z nimi nie jestem, kim chcę. A bez nich nie wiem, kim jestem. I teraz na odwrotkę Ewa Nowel z kolejną piosenką wiosenną. Dzień strażaka, nie mój. 4 maja budzi mnie orkiestra dęta. Ram, pam, pam, bo w orkiestrach dętych jest jakaś siła. Nie dla mnie. Śniłam sobie wolność. Bez granic, bez grawitacji. Skrzydła dały poczucie pewności, opieki, aby pomagać innym. Dawały poczucie bezpieczeństwa, aby wznieść się do góry. Raz byłam aniołem, raz ptakiem. Obudzona leżę na trawie. Myślałam, iż nadal śnię. Bycie człowiekiem z ciężarem błota na butach, bez domu, bez pracy, bez jedzenia, który chowa się za kolorem ochry i spiżu. Połyka ogień. Nie chcę oddać na pastwę popiołu tego, co jeszcze może ocalić. Orkiestra gdzieś nadal gra i gra. Dla Floriana. W poblasku słońca płoną gałęzie drzew. Wyciągam dłonie, chcę ogrzać w cieple gorącego ogniska. Trzask chrustu pod stopami przypomina, że biegnę po ogień,
każdego dnia, z południa na północ, od wschodu do zachodu, okres. Przecież wystarczy odpowiednia myśl, aby wykrzesać z niczego ogień, później zdecydować, czy ogień da życie, czy śmierć. Teraz wystąpi przed Państwem Wacław Kostrzewa ze swoim wierszem Suszone Śliwki. Wacław Kostrzewa jest mistrzem wspomnień, proszę Państwa. Jego wiersze się tak wspaniale wspomina, jak będziemy teraz słuchać jego wiersza. Na niebie tęcza po burzy zmokłej kwitnące jabłonie. Idę polną ścieżką do mojej wioski, którą chodził ojciec, dziadek, pradziadek. Zaglądam do zagrody wujka. Kiedyś hodował konie, nikt nie otwiera drzwi. Smutne są puste domy. Na moście spotykam kolegę kulawego rąka, z którego zakpiło życie. Poczęstowałem go papierosem. Powiedziałem mu, że nie zapomniałem, jak się zaprzęga konia do kurmanki. Na szkolnym boisku chłopcy kopią piłkę. Stoję za siatką, nie pozostało liczenie goli. Patrzę na dom z drewnianych bali, zamykam oczy i widzę, jak dziadek rąbie drzewo. Ojciec ostrzy brzytwę na pasku od spodni. Matka gotuje barszcz na swojskiej kiełbasie. Jem suszone śliwki o smaku dzieciństwa. Przypomniałem sobie niebieskooką dziewczynę, która całując mnie na poddaszu, nie zdążyła zdjąć sukienki w groszki. Jak Kosiniak przeczyta wiersz pod tytułem Warkocz, o matce, babce, miance i porodce. Miałam matkę i babkę i niańkę i siebie, ale to dziadek zawsze zaplatał mi warkocz. Niańka miała zbyt szorstkie, ja za krótkie ręce. Matka późno wstawała, a babka szarpała. Tylko dziadek miał tyle czasu, ile trzeba. W sam raz, by się nie lenić i nie niecierpliwić. I tylko on potrafił zaczynać od końca. Gdy z wytrwałością mnicha rozdzielał go smyki, nie czułam nawet musnięć, grzebienia czy szczotki. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiem, co działo się za moimi plecami, w jaki sposób dziadek zdobywał dla kosmosu połacie chaosu, kierował ruchem komet, gasił supernowe, uciszał gniewnych mgławic, sztormy i tajfuny. Mogę tylko przypuszczać, że gdy stałam prosto, z opłatkiem okna w oczach, psalmem świtu w uszach, dziadek białe gołębie wypuszczał z rękawów, a one włos za włosem chwytały dziobami i gładziły staranniej niż pióra swych piskląt. Myślę nawet, że dla mnie hodował je w sobie, by mieć czym sycić wielki apetyt entropii. Wreszcie kobra warkocza traciła swe zęby. Z głową na mojej głowie drzemała jak kociak. Podczas gdy długie cielsko dążyło do okna, zwieszało się po murze i biegło wciąż dalej, ulicami, rzekami, graniami górskimi, a nawet po dnie morskim, jeśli było trzeba, znacząc trasy szczęśliwych do domu powrotów. A potem ojciec nagle wziął mnie do fryzjera. Zadzwoniły nożyce, duma ziemowitów, postrach ptaków, aniołów oraz młodych mniszek. Ojciec sucho zakrakał, że nie ma już dziadka. Prędko zmiażdżył mi ramię, żebym nie upadła na stojącą mi dęba pod stopami ziemię. A
Włosy pofrunęły, każdy w inną stronę. Teraz Szczęsny Broński wyzna Państwu w wierszu bez tytułu, czego się tak bardzo obawiam, że nawet tego wiersza nie zatytułował. Zdaje mi się, że widzę. Ktoś chce mi wbić nóż w plecy. Gdziekolwiek bym nie był, czuję go za sobą. Nie wiem, czy jest złowrogi, czy chce mi coś wyznać bardzo blisko. A ja mówię, on, nie mój bliźni z nożem do krojenia chleba. Jeżeli chcesz się pożywić, zabij mnie. Weź wszystko, co posiadam. Jest we mnie tyle pełgających uczuć. Czekają, by roztańczyć się w płomień, gdy trwamy oko w oko. Nie ma ząb za ząb. Już wszystkie mi wybiłeś. Wyjmij serce, pożyw się. W tobie będzie biło. Bądźmy jako ten wilk i baranek, grający swoje role do skończenia świata. O ludowym pijaństwie, seksistowskim i genderowo nieuwarunkowanym. Poeta w tym wierszu odcina się od wszystkiego i spada, tak jak mikrofon. Witam serdecznie. O cierpieniu trzeba mówić krótko, żeby mniej bolało. Tak uznali scenarzyści i wybrali najkrótszy wiersz, który ja bym może nie wybrał do tego zestawu, ale tak chcieli, spełnili wolę. Lżej. Siano z wozu wykipiało, z sianem baba koniom lżej. Na burzę wieczorną się zebrało, chmura krew upuszcza, niebo lżej. Goryczy i żal we mnie się uskładało, strzeliłem wódkę, wódce lżej. To był najkrótszy wiersz tego wieczoru. A teraz Zofia Zarembianka, której nie ma, wyleje przed Państwem swoje żale w wierszu Żal mi, przeczyta go Jakub Kosiniak. Żal mi okaleczonych drzew, krwawiące konarami odrąbane pnie, w dzień sądu przeciw nam złożą zeznanie. Żal mi wyrzuconych psów, wyjących z bólu w lesie i kociąt utopionych, miałczących w workach rekwiem. Żal mi ziemi, przez ludzi zabijanej wytrwale. Ustami kłamliwymi śpiewamy Bogu chwałę. Prosiłbym o powrót, ponieważ Ewy Elżbiety Nowakowskiej też nie ma. A to jej wiersz pod tytułem Wybór. O tym, że niecałkiem ożywiona przyroda bywa lepszym powiernikiem niż ludzie. Właśnie ciebie sobie wybrałam, nadszarpnięta kulo hortensji, rozbitku pośród gołoledzi. Właśnie twoje niesymetryczne odrosty podziwiam, zdziczała gwiazdo betlejemska. Poza sezonem świętowania. Właśnie tobie, bulwo ziemniaczana, na kurzych łapkach rozwidlonych kiełków, powierzam modlitewny werset. Wam wszystkim wyznaję sprawy, których nie dzielę z innymi. Z waszych detali wyplatam koszyk na pięknobranie, na opak, na odchodne, na zabój. Something told me it was over. When I saw you and that girl talking, something deep down in my soul said a cry, girl. Nieprzypadkowa piosenka, proszę Państwa, o tym niesamowicie osobistym wyznaniem. Rozpoczynamy blok kobiecy i to bardzo osobiste, bardzo będą osobiste wyznania, proszę Państwa. Rozpoczyna Marzena Bobadyga wierszem bez tytułu, rozpoczynający się. Spoglądam przez stół i jest to też bardzo smutne wyznanie. Spoglądam przez stół w barze mlecznym.
Na ceracie rozlana przeszłość. Minęło? Na talerzu zwinięty gołąbek niepokoju, bez sosu. Słucham cię, jakbym słuchała świstu wiatru w dziurawym dachu, czekając na świt ciemny. O tym, że dla niektórych Bóg jest taką tajemnicą. Taką tajemnicą, że aż nie chcą o nim słuchać ani mówić. Taką tajemnicą, że zapominają o jego istnieniu. Czy po to rozmawiamy, by unikać trudnych pytań? Mówię to z wdziękiem spawacza, który ma teraz kłopoty z pracą. Transformacja i postindustrialna, plastikowa rzeczywistość. Wypowiadam te czynszowe kamienice, z których wyrzucono lokatorów, jak to się mówi, na bruk. Nie masz dla mnie czasu, bo masz właśnie raka. A zresztą chyba coś pokręciłem. Może masz depresję albo urojoną ciążę. Nie dojdziemy prawdy i wszystko się nam wydaje. Czy po to stale uciekamy, by powracać do siebie? Mów do mnie jeszcze. Wypowiedz się w mojej sprawie, aby pytania zadawane sobie stały się podstawą tej naszej wspólnej, modnej modlitwy modliszki. Panie mój i Zbawco, przebaczam ci wszystko, a zwłaszcza błędy systemu. Ale gdzie są ci odchodzący stąd ludzie? Dlaczego po raz kolejny cię nie ma? I teraz Katarzyna Grzesiak wypowie nam, tym razem po polsku, również o trudnych relacjach męsko-damskich. Jest czas jak cał, co noc świeży. Ciemność jak kamień. Któż ją położy? I chłodna stal, co warki pani, stałym pragnieniem niepokoi. Ten czas jak cał. W lichej pieszczocie mdlących płócien żal zapisuje, co noc świeży. Czego nie widać, tego nie ma. Opada wieko wyćwiczone w ciemność, jak kamień. To nasze ciało. Między nami jest nagi miecz. Któż go położy? Bo noc jest mieczem między nami. Jadwiga Malina przeczyta wiersz pod tytułem Miska Krajowa o tym, że na wsi jest bida z nędzą i że ta bida nam z oczu wyziera i o tym, co należy zrobić, żeby wyzierała radości. Co można kupić za te pieniądze? Urodziłam 5 dzieci. Gotowałam. Pilnowałam ich głosów. Tyle lat uczciwości. A bodaj bym kradła. Puszczała się. Koniec z końcem jak drut kolczasty. Trudno związać. Dzieciom też nie jest łatwo. Szkoliły się i szkoliły. A nie mogą pozwolić sobie na żadne luksusy. Poza tym, że dobrze im z oczu patrzy. Kolejna pani, Małgorzata Misiewicz, przeczyta nam wiersz bez tytułu o swoim bardzo smutnym, zmarnowanym życiu. Pan Jakub Kosiniak w zastępstwie wykona ten wiersz. Rozproszyło się z bratem tłuchawcem, przepadło koła rysując na wodzie. Okazało się ponad siły mojej prawdy i przejęzyczyło się w tobie. Powiedziałam za wcześnie, powiedziałam za późno, może nawet nigdy nie powiedziałam. Barbara Szczepańska, Judyta. Wiersz bez tytułu o kobiecie i o mężczyźnie, o tym, kto komu co i dlaczego, o głupich rolach. I po co to wszystko? Wypłakuję teraz swój żal przed nim bez sensu. Czuję to. Zaraz ją zostawię, jak ten poprzedni, zmokniętą, roztrzęsioną, rozmazaną do granic możliwości. Jesteś tylko głupią suką, powie. A ona nie zaprzeczy, tylko odwróci się i odejdzie z przyzwyczajenia, merdając ogonem. Wiersz kolejnej kobiety, Agnieszki Lisak, o przemijaniu, również przeczyta Jakub Kosiniak. Wiersz nosi tytuł Dla zwyczajnych jeden. Nasze życie
bez praw, fleszy i oskarów. Nasza miłość bez złotych naszyjników, orkiestr, jachtów. Od po prostu dwie łódeczki z kory złączone na chwilę, dźwigające z trudem po połowie świata. Wiersz Lam Kwang Mi. Tutaj pan Jakub Kosiniak szybko się przygotowuje, a ja w międzyczasie mówię, że tytuł rozważania z żalem w tle. Czyli wiersz o tym, że poezja i kwiaty są jedyną receptą na przemijanie. Rozważanie z żalem w tle. Do której strony widnokresu tęsknimy? Jaka przywołuje nas ręka? Jakie światło dopala się z drżeniem? Jakie myśli przynoszą ciemności? Jakie serca są tego sprawcami? W jakim czasie przyszła bezrozumność? W jakiej ślepocie dymu i mgły? Jakie uczucia przynoszą bezradność? Na jakiej drodze to się wydarzyło? Jakie sny stały się pułapką? Jaki wątpiący krok? Jaka dręczyła nas pamięć? Jakim płyniemy dziś nurtem? Jaka miłość jest kotwicą łodzi? Jaka tęsknota musi być przystanią, by powróciło pragnienie? Które czerwone kwiaty fłąk zachwyciły nas słońcem? Które różowe kwiaty brzoskwiń skarżą się na mróz? Jakie wiersze mogą dodać skrzydeł, aby ponieść w przyszłość zapach życia? Przepiękny wiersz, szanowni państwo, ma również motto dzisiejszego wieczoru, ponieważ my tak nieprzypadkowo wylewamy żale. Chcemy tym dzisiejszym wieczorem to pytanie właśnie zadać, które padło. Jakie wiersze mogą dodać skrzydeł, aby ponieść w przyszłość zapach życia? To pytanie powinniśmy wynieść stąd dzisiaj dla siebie, my poeci, my wszyscy tu zebrani. I to jest ostatni wiersz, motto również dzisiejszego wieczoru. Szanowni państwo, dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze jedną propozycję. I tych propozycji może być więcej niż jedna, ale ta jedna jest dosyć szczególna. Ona jest rocznicowa. Wiąże się z już występującą tutaj wcześniej panią Krystyną Wrońską i mam taki plan. Ja przeczytam taką wypowiedź osobistą pani Krystyny, ale w pierwszej osobie, tak jakby ona, a potem ona przeczyta wiersz i zaraz wszystko się wyjaśni. Proszę o wybaczenie, że oddalę się nieco od nastroju, który dzisiejsza uroczystość narzuca. Powód jest trochę prywatny. Jestem prawnuczką, a ściśle mówiąc stryjeczną prawnuczką Adama Wrońskiego, którego życie bardzo mocno było związane z Krynicą. Nazywano go polskim Strausem. Uznano za najlepszego po Moniuszce twórcę formy Mazura. Działał w Krakowie, Wiedniu, Lwowie, Paryżu, ale to jednak Krynica była jego największą miłością. Tu w Muszli Koncertowej, ale i w tym miejscu, w tej sali balowej, razem ze swoją orkiestrą symfoniczną, tę miłość co sezon udowadniał. Czas zatoczył koło. W tym roku minęło 100 lat od jego śmierci. Proszę pozwolić, że przeczytam kilka słów, które nie płaczą i które anuż dofruną do błękitów i sprawią przyjemność jubilatowi. Pozwalamy, pani Krystyno, zapraszamy. Prosimy o wstępne brawa. Wiersz pod tytułem Protoplasta. Tak, prosimy prosto do mikrofonu, głośno i wyraźnie. Protoplasta. Tak udatnie dźwiękami żonglował, że zadziwił. I wielkie słowniki wyciągnęły po niego ręce. Rodzina wstrzymała oddech. Nazwisku się splendor uczynił. Od tej pory, choć nie znał własnych dzieci i tylko bratankom i
bratanicom mógł prezenty sprawiać, wszyscy o niego zabiegali. Coraz widuje się go zwłaszcza na posadzkach w okolicach Ścielnic. Drzewo rodowe wiele już pokoleń kołysze, ale trzyma się jeszcze. Gdyby nim potrząsnąć, najwięcej Adamów w trawę spadnie. Ostatnia niespodzianka dzisiejszego wieczoru, ponieważ mamy tutaj między sobą osobę, którą już wcześniej zapowiadałem, ale która oprócz tego, że jest naszym mecenasem, jest też honorowym członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, pan Stanisław Rzekulis. Ja widzę, że pan coś przygotował na dzisiejszy wieczór, panie Stanisławie. Coś tak podejrzewam, że tam coś się kryje. Czy chce pan przeczytać jakiś wiersz? Bardzo dziękuję, że tym sposobem jestem dopuszczony do głosu. Przede wszystkim, drodzy państwo, drodzy przyjaciele, szczęśliwie się składa, że jestem również dzisiaj w Krynicy, w tym miejscu, na tej gali w Starym Domu Zdrowiowym. No bo właśnie jak części państwa się zwierzyłem, od 2 tygodni byłem w Walencji, w ogóle w tym roku to prawie 2 miesiące przebywam w Hiszpanii i ciągle brakuje czasu. I niestety nic nie przygotowałem, odpowiadając na to zdanie, aczkolwiek może wybrnę z tego w nieco inny sposób. Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że spotykamy się właśnie w tej cudownej Krynicy, w tym Krynickim Zdroju w szczególnym czasie, bo dla Jamy Michalikowej jest to czas właśnie szczególny, 120-lecie Jamy Michalikowej, 110-lecie pierwszego w Polsce kabaretu Zielony Balonik, wreszcie 25 lat prowadzenia Jamy Michalikowej przeze mnie, przez małżonkę, rodzinę, współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, z Związkiem Literatów, wszystkimi grupami twórczymi. No więc można by bardzo długo wyliczyć. Ale chcę podkreślić, że właśnie przed tym czasem, z kolei szczególnym, kiedy to przed 20 laty poznaliśmy się z ówczesnym prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, profesorem Bogusławem Żurekowskim, którego serdecznie pozdrawiam. Witam. Właśnie wtedy, na pierwszej nocy poezji Michalikowej, zrodziła się nasza przyjaźń i właśnie wtedy zaprosiłem tam publicznie przed wieloma twórcami, ambasadorami sztuki, ale i w ogóle ambasadorem narodów Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich do przyjaźni ze mną jako gospodarzem Jamy, ale jednocześnie do tego, żebyśmy tą przyjaźń utrwalali tutaj w Krynickich Triumfach i w Krynickim Zdrowiu. Za co jestem serdecznie wdzięczny, bo tam... I my dziękujemy. I my dziękujemy. Od tego czasu 20 lat minęło nam. Natomiast pozwolę sobie... Bardzo chcieliśmy serdecznie podziękować, może tymi rzeczy kwiatkiem. Dzięki bardzo. Pod wrażeniem, jakie wywarła na mnie Barcelona. To właśnie fragment ten i w ogóle ten utwór może być czytany tylko przez kobiety. No więc jestem w niezręcznej sytuacji, a poza tym byłby na dzisiaj troszeczkę zbyt długi, natomiast może fragment pozwolę sobie przeczytać. Bardzo proszę. A natomiast być może, jeżeli nasi goście w Triumfach, powiedzmy jutro o 10 czy 11, zechcą, no to właściwie całość trwa 15 minut. Serdecznie zapraszam, bo byłbym bardzo ciekaw,
zdania, czy jest sens to wydawać po polsku, bo to, że po hiszpańsku to tam istnieje, to jest inna sprawa, ale tam właśnie jest park Zwierzyniec, park Garbiego, jego budowne, jego architektura, Sagrada Familia i tak dalej. Ale myślę, że ten wiersz pisałem w kierunku polskim, w naszym kierunku jako Sagrada Familia, naszej wspólnej, rozrastającej się rodziny. No więc jeszcze raz mówię, brakuje mi muzy, ale może częściowo mi się uda. To jest wyrwany zupełnie środek tekstu, ale myślę, że to też Państwa naprowadzi. Śniło mi się, że jak opowiadałam Tobie, mój syn czcigodny Amen Ra, a wszystko, co mówiłam, było dla Ciebie jasne, jak na papirusu niebieski zwoja i pisane znaki ryte ramionami Twojej gwiazdy, koryta rzek na globie, którymi płynie Twoja barka ze wschodu na zachód, słońce z bogami. A ziemia święta na drzewa żywota krzyżu, na liści skrzydłach wznosiła spiralnie z południa drogę mleczną na drzewa żywota krzyżu w gwiazd ramiona galaktyk koronę. A Tobie znany zapis sprawia, że dzięki Tobie możemy wznosić się do Pani Nieba, powraca do Twojej świętej, która powraca do Twojej świętej ojczyzny. Wspomnienia przeszłych żywotów, choć dla mnie stawało się zapowiedzią tego, co się stanie. Wszystkie nasze rozmowy, słów, wymiary i wspólne z Twoim wiatrem przewijały się odwrotnie, tak jak na mumii bandarze, albo płótno całunów w splotach. A na tej ławce szkieł barwnych gwiazd w zdobach dosiadali się przechodnie, śmiejąc się, mówiłeś to dla mnie, że to nie ty, ale ten kamień, który pokrył Kronos, patrzy na mnie, wielką budowlę przed nami, którą z daleka wszyscy podziwiali, bo była większa i wyższa od piramidy Egiptu, nazwali Sagrada Familia, święta rodzina Boga z człowiekiem, wielkie przymierze. Amen.